Dzień dobry w nowym vlogu. Mieliśmy plany, że jedziemy do Figloparku. Z samego rana. I wszystko idzie nie tak. Totalnie wszystko idzie nie tak. Pierwsza rzecz. To Mikołaj spał dzisiaj najdłużej ze wszystkich możliwych dni, czyli tak. Ponad 10 rano. Tak, do 10 rano spał. Gdy pracujemy i chcielibyśmy, żeby Mikołaj tyle spał, to nie, to obudzi się o wiele, wiele wcześniej. No ale dobra, ogarnęliśmy się, zjedliśmy śniadanie, już mieliśmy się ubierać i wychodzić do samochodu i... padł akumulator. Tak jest, czekamy aż się akumulator naładuje. Z tego śniadania zrobił nam się obiad, także właśnie w mikrofali grzejemy catering, więc przed wyjazdem jeszcze zjemy sobie obiad i... i to na dobrze wyjdzie. Dobrze, no. Po prostu nie trzeba na maka. Nie będziemy jeść na mieście, żeby nie płacić bez sensu. Dokładnie. To jest czysta oszczędność, proszę Państwa. Więc mam nadzieję, że koniec przygód na dzisiaj. Reszta dnia będzie po prostu fajna. Nie, Miki? Odpowiadając na pytanie, dlaczego Mikołaj chodzi z butelką, w której jest tylko i wyłącznie woda, ponieważ gdzieś przehulał swój kubeczek z rurką i czekamy, aż kubeczek z rurką do nas dotrze. Już zamówiłam na zapas 2. Przypuszczamy, że mógł wrzucić to do śmieci po prostu. Tak wiecie, w momencie, gdy te śmieci już były wynoszone totalnie na zewnątrz. To jest takie nasze przypuszczenie, chyba że gdzieś skitrał w samochodzie ten kubeczek, to zobaczymy jeszcze. Natomiast na ten moment nie ma kubeczka, musimy mieć wodę w butli, bo on sobie lubi chodzić i pić. Wiadomo, że pije też przez rureczkę, gdy mu daje, ale to jest świetna zabawa i kończy się to zazwyczaj powodzią dookoła Mikołaja. Tak? A Mikołaj umie powiedzieć żabka. Żabka? Nakręcić ci. Nakręcę ci. A co ci mam nakręcić? To. No, a co to jest? Co to jest, Mikołaj? Co to jest, Mikołaj? To jest? Żabka? To jest żabka. Masz żabkę, Mikuś. Popatrz. Mówił, że babka. Ja mówię, weź sobie jedną zabawkę do samochodu. Co weźmiesz? Żabkę? A on babkę. No i babkę chciał wziąć, teraz mówi apka, także zobaczymy, jak żabka ewoluuje. Koniec, twoja żona pięknie wygląda. Moja żona zawsze jest piękna. Zawsze. Jedziemy do... Zawsze. Zawsze. Powiedz jeszcze parę razy, nie będę przeszkadzać. Zawsze. Jedziemy teraz do Figlo Raju. Udało się ogarnąć samochód, ruszył. Także zawsze jak mamy jakieś plany, to gdzieś tam przyjdzie taki mróz, że no wiecie, diesel na mrozie swoje, my ale też nie jeździmy codziennie, więc to jest to. To jest prawda. Nie... No i auto nie stoi w garażu. Tak. To jest chyba też... No, tak, to jest główne. Generalnie wiele przyczyn jest, dlaczego on może mieć chęć respawnu. Natomiast udało się, wyruszyliśmy, za niedługo będziemy, zobaczymy jak się Mikołaj będzie zachowywał, bo to generalnie pierwszy raz. A chcemy, żeby próbował, żeby poznawał świat, a tam sobie nic nie zrobi prawdopodobnie. No, więc jedziemy i jestem ciekawa, kiedy wy pierwszy raz wyruszyliście do takiego miejsca jak Figlopark, Figloraj, tak to się zazwyczaj u nas nazywa, te takie miejsca z kulkami, co wszystko jest w gąbce. Mamy nadzieję, że nie będzie jakoś strasznie dużo ludzi, bo jak na pierwszy raz to fajnie było, żeby tam Mikołaj mógł sobie... wszystko poogarniać, tak. Dokładnie. Zobaczyć sobie na spokojnie każdą zabawkę, każdą rzecz. Tak. A jak się dzieciaki trafią, to też fajnie, bo Mikołaj wiemy, że jest mega otwarty i chce, jak do znajomych, na przykład do dzieci znajomych, to zawsze on jest chętny i otwarty do zabawy, więc jestem ciekawa, jak będzie z całkowicie obcymi dzieciakami, jeżeli już takowe się pojawią. Dobrze, czas start. Generalnie mam wrażenie, że my z Krzysiem byśmy tutaj bardziej szaleli niż nasz syn. Nasz syn znajduje i wkłada kuleczki z powrotem, sprząta.
generalnie na jedno czas w takim miejscu może być bardzo odprężające, a na drugie i tak cały czas monitorujesz, co robi twoje dziecko. Ale może za którymś razem wypijemy sobie spokojnie kawę i będzie to taka a la randka. Robicie randki w Figloraju, bo aktualnie tylko w takich miejscach można. O, ile to za nim. Panie, jak ci się podoba w Figloparku? Mi super. Poszedłem na to trudniejsze trochę. Ja też. Zastanawiam się, czy by... Bo to jak już wypie... umie. Jak wypijemy kawę, to ja bym się przeszła nawet w drugą stronę. Spróbujmy. Figloraj świetnie ogarnął wchodzenie i schodzenie, więc... Bo ćwiczył w domu. Po schodach. Nie po schodach, przecież ma pokoju. No tak, zjeżdżalnia. No, Panek świetnie. Co to jest? Gam? Co tam, chłopaki? O Jezus Maria, zjechał! Śliskie to dość! Mama się rozjechała! Ups! Ojej! Co to tak zjeżdża? Wracamy do domku. Nie mam pojęcia, kto jest bardziej zmęczony. Czy my, czy Miki? Miki już śpi drugi raz właściwie. Tak. Zasnął, przebudził się, znowu zasnął. Mam nadzieję, że zaśnie znowu w domu. Trzymajmy za to kciuki. My trochę odpoczniemy. I powiem wam, że było super. Nie mam pojęcia, gdzie zleciało 2,5 godziny. 2,5 godziny. Długo się bawił, no, bardzo długo. Jeszcze nawet nie chciał za bardzo już iść do domu, bo tak mu się podobało. Tak, nie mogliśmy go, w końcu wyszliśmy bez butów, bo nie dał sobie butów założyć. Natomiast no już widzieliśmy, że już się dzieci zmieniają, rodzice wychodzą, przychodzą nowi, a my dalej siedzimy w tym samym miejscu, więc stwierdziliśmy, że to już jest czas, aby się wrócić. Generalnie siedzielibyśmy nawet do teraz, bo Mikołaj nawet zapomniał, że trzeba jeść. Tak, tak się dobrze bawił, no. Dokładnie. Więc powiem wam, że było naprawdę super. Też Mikołaj jest taki kochany do dzieci. Chciał przynosić piłeczki i wiecie, podawał, jak komuś coś spadło, czy gdzieś się pokulało. On od razu widział, on od razu podawał, on od razu pomagał. On jest tak kochany, że aż czasami było mi smutno, jak widziałam, że jakieś dziecko jest po prostu głupie. Nie głupie, po prostu nienauczone do ludzi, w ogóle. W ogóle, Te dzieci nienauczone, jak już dziecko nauczone, to matka nienauczona. No, to wziąć i tarmosić dziecko, żeby przypadkiem się z innym dzieckiem nie bawiło. No. Wiecie, no ja nie kumam tego, no nie? Posyłamy dziecko do takiego miejsca, żeby też jakby ze sobą... Dzieci się dogadały, ogarniały te relacje między sobą fajnie, a jak się już zaczną bawić, że widać, że się dzieciaki jakoś zaskoczyło coś i fajnie się kumpel z kumplem bawi, to matka ciągnie go w inne kulki. Chyba niech ona się kulką stuknie w łeb. To jest takie denerwujące dla. Bo tym bardziej, że widzę, że Mikołaj bardzo chciał i tamto dziecko też chciało, więc nie kumam tych niektórych matek, że to dziecko się lepiej z nią będzie bawiło niż z rówieśnikiem. No. Takie moje zdanie. Mój mąż siedzi i nie wierzy w to, co powiedziałam. Za mocno. Bo będę musiał wszystko wypikać. Za mocno. Jeden wielki pik. No cóż. Nie. Mam nadzieję, że oglądają nas mamy, które po prostu wychodzą z założenia jak ja. Czyli dobrego. Nie, fajnie było, tak jak Martusia powiedziała, Mikołaj wszystkim chciał pomagać, niektóre dzieci nie były jakby nauczone do tej sytuacji, że ktoś im chce coś dać, zazwyczaj wszyscy sobie tam wszystko wyrywali. Tak, najlepsza była taka sytuacja, że jakaś... Ale ślisko. No. Jakiś chłopczyk bawił się tam z tatą i coś tam, no nie? No i Mikołaj przyszedł i podaje mu kulkę, a mama tak patrzy na Mikołaja, pierwsze dziecko, które coś ci daje, a nie zabiera, no nie? Więc... dobra, przerywam to na ten moment, ponieważ jest tak ślisko, że jak ja widzę jakieś poprzednie auto, jak tutaj jechało, to jestem przerażona, co ono robiło.
Nie wiem, co to. Nie wiem, co on robił. Chyba tak. Nie jest możliwe. Tak slalomem jechał. Nie wiem, o co chodzi. Dotarliśmy do domu. Pod drzwiami stały już butelki dla Mikołaja. Nie znaleźliśmy tamtej, pomimo tego, że myślałam, że może jest w samochodzie, gdzieś tam leży i po prostu nie zauważyliśmy jej. Nie, absolutnie nie znaleźliśmy. Jedzenie się grzeje, bo wszyscy są mega głodni i dzisiaj pokażę wam, co mamy na obiad. Mamy keto dietę i obiad ma 1200 kalorii. My mamy całość diety chyba 1900 albo 2000 kalorii. Placek kalafiorowy po myśliwsku z wieprzowiną i ogórkiem kiszonym. Okej, więc jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Smakuje pysznie, jak zamoczyłam palec, to jest przepycha. Tak mi się wydaje właśnie. Dobra, teraz trzeba ogarnąć tylko butelkę dla Mikołaja, żeby mógł już pić normalnie ze słomką. Tak, masz z powrotem kubeczek, tego już nie zgubimy, co? Nie zgubimy tego kubeczka? Możesz się napić. Pokażę wam, jak wygląda dzisiejszy nasz obiad. Uwaga, Mikuś. Tutaj też ma, Mikołaj też ma, tylko bez gulaszu, bo gulasz będę mu dawała osobno. To jest całe moje, plus jeszcze to. Tak, będziesz jadł placuszka. Uważaj. To jest całość keto oczywiście. Placki są kalafiorowe i gulasz wieprzowy. Także wygląda to naprawdę przepysznie i już chcę to jeść. Trzeba opuścić rolety, bo robi się już chłodno. W ogóle przyjechaliśmy do domu, tak zamroziło tutaj drogę wszystko, że szok. Kawałek właściwie od sfery i abstrakcja, no nie? Zasłania tata rolety. Przepyszne to jest. O, jakie chrupkie takie widać, że się rozpływa. Kruszące. Dałaś mu mięsa? Zjadł właśnie. Mięso jest przepyszne. Oglądamy właśnie książeczkę, którą kupiliśmy niedawno. Mikołaj jeszcze jest na nią troszeczkę za mały i nie ma wyczucia. Tak, ale... już zepsuliśmy koparkę. Ale i tak się dobrze bawi. Na przykład tak. Teraz podciągniesz do góry. Do góry. No, super. O, wystarczy tak, tyle. Wystarczy. I tu jest żagiel, jest, widzisz? Już jest żagiel. No i teraz w dół. O, ale się rusza. Bing. Tak, tam leci tak. Bing. Wieczorna bajka przed spaniem, jeszcze jakieś 15 minut. Tak, bo kwestia jest taka, że Mikołaj był, ubawił się dzisiaj mega dużo i jest taki nabuzowany emocjami i próbujemy go wyciszyć, ponieważ jakby dostał tyle nowych umiejętności, że szaleje po domu i próbujemy opuścić, no z tatą się udało, z Krzysiem, bo już ziewa. U dorosłego to tak wygląda, że jest potem zmęczony, a dziecko się buzuje. Zapniemy chłopcu pasy. Jak się zapina pasy? Paluszkiem musimy tutaj ściągnąć pas. No. Tak, super, zapiąłeś. I teraz możesz otworzyć okno u mamy. Jest. Mama zjechała razem z oknem. No. Coś Tata, schowaj tą książkę, bo ona nie jest nawet na wiek mamy. Naderwałaś knigę. Akademia Mądrego Dziecka. Okej. Okay.